A dziś zrobimy sobie smażonego łososia. Ja go kupiłem w Biedrze, dużą porcję, wyszło tanie, ale pamiętaj, że łosoś to nie są tanie rzeczy. Niby filet, ale ości mogą się zdarzyć. Podziel sobie na równiutkie części, no i posól i popieprz. Zostaw na 5 minutek, niech to wszystko ładnie się przegryzie. W międzyczasie ugotuj ziemniaczki. Łosoś to tłusta ryba, dlatego na rozgrzaną patelnię daj tylko kapkę oleju. No i zaczynamy smażenie. Pamiętaj, zacznij od strony skóry. Gdy skóra dostanie wysokiej temperatury, ścina białko i zatrzyma w sobie te wszystkie smaki, aromaty i delikatność tego naszego łososia pysznego. Daj ze 3 minutki na tej skórze, no i poprzewracaj wszystkie porcje. Uważaj, pracujesz na rozgrzanym oleju, więc nie popatrz się. Popatrz, w środku ma być różowiutki, pychota. Tak to ma wyglądać. Takiego łososia możesz podać z frytkami, z sałatą grecką, no albo po prostu z naszymi polskimi ziemniaczkami i surówką. Smacznego!